Big Info Monitor zrobił badanie sprawdzające nieprzemyślane wydatki Polaków. I to jest istotna informacja, że mniej więcej 1/3 społeczeństwa, 1/3 osób ma problemy z wydatkami takimi, które są nieprzemyślane, a potem się ich żałuje. Jest to mniej więcej 28% pań i 31% panów. Przy czym to, co warto powiedzieć, panowie częściej, jak już wydatki takie poniosą, większość panów, więcej panów żałuje tych wydatków poniesionych, ale jak gdyby wielokrotnie je powtarza. Jest to w tej chwili 15% panów, którzy tak cały czas te wydatki powtarzają, a tylko 9% pań, czyli mniej więcej 1 na 6 mężczyzn i 1 na 11 pań te wydatki tak cyklicznie powtarzają. Warto powiedzieć, że przynajmniej raz takie wydatki nieprzemyślane, których potem żałujemy, przeprowadziło 11% pań, czyli mniej więcej 1 na 5 pań wydatki takie poniosła. Mniej więcej 1 na 6 panów również takie wydatki poczynił, ale jednokrotnie. Mężczyźni wydają najczęściej na elektronikę, czyli fajne tablety, fajne telefony komórkowe, coś, co jest dostępne jako ciekawostka nowa na rynku, no coś, na co czekamy, jakieś ogłoszone nowości techniczne. Aczkolwiek jak już kupimy, to zaczynamy żałować, bo przecież właściwie to jest praktycznie to samo, co było wcześniej. Może niewiele się różni budową, może jakimiś dodatkowymi funkcjami. Panie z kolei częściej żałują wydatków na biżuterię i na ubrania, bo to jest częściej jakby element zakupów, aczkolwiek na drugim miejscu stoją również niewiele ustępując miejsca, też wydatki na elektronikę, czy na sprzęt techniczny, właśnie na nowe telefony, tablety, czy różne rozwiązania inne ciekawe dla pań. Takie nieprzemyślane wydatki mogą prowadzić do sytuacji, w której wpadniemy w spiralę zadłużenia. Jak wpadniemy w spiralę zadłużenia, to informacja na temat naszego długu, a tutaj wystarczy kwota 200 zł niezapłacona przez 60 dni i nasze dane mogą się pojawić w biurze informacji gospodarczej. To, o czym warto powiedzieć i to, o czym warto przede wszystkim pamiętać, to, żeśmy dbali o własną historię, spłacali swoje zobowiązania, te wydatki, które ponosimy, rachunki, żeśmy płacili. I przede wszystkim to, o czym zapominamy, to znaczy, że jeśli wydamy dużą kwotę, a nie zrobiliśmy sobie budżetu domowego, jeśli nie sprawdziliśmy kwestii, jakie mamy przychody, a jakie wydatki stałe miesięczne, które ponosimy, czy to czynsz, czy to energia, czy jakiekolwiek inne, na przykład raty kredytów, czy raty pożyczek, czy jakieś faktury, które płacimy, jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę przy naszych comiesięcznych przychodach i wydatkach i wydamy więcej, niż mamy pieniędzy w budżecie domowym, to się właśnie może okazać, że wpadniemy w spiralę zobowiązań, a ta spirala doprowadzi nas do tego, że będziemy mieli potem utrudnione funkcjonowanie na rynku. Możliwością, żeby wyjść z takiej spirali, to jest po pierwsze na chwilę się zatrzymać, przemyśleć swoje wydatki, a w drugą stronę to, co warto też powiedzieć, mniej więcej w ramach bazy Big Info Monitor wiemy, że mniej więcej 1,3 miliona osób ma zadłużenie, które stanowi mniej więcej do 2000 zł. A to by oznaczało, że przy racjonalnym podejściu, przy przemyśleniu sytuacji naszego zobowiązania, naszej kwoty niespłaconego długu, jesteśmy w stanie ją rozłożyć na raty i dobrze spłacić.